w narożniku niebieskim. Zawodnik reprezentujący Respect Team Ostrów Wielkopolski. Maksym Sawonik! Jego przeciwnikiem w narożniku czerwonym będzie zawodnik reprezentujący Kickboxing Klub Poprawa, Damian Walloszczyk! Przed nami start kickbokserskie, starcie na zasadach K1 Pro Am na dystansie 3 rund po 2 minuty w limicie do 67 kg. Partnerem pojedynku jest firma ElektroRaf, a starcie w ringu poprowadzi sędzia Tomasz Sroka. Czyli tej ligi pięściarskiej, znanej w Polsce, gdzieś rozgrywającej się na południu Polski. Natomiast Damian Walloszczyk to jest zawodnik, który zdobywał już medale Mistrzostw Polski. Niezwykle doświadczony, ale głównie jeżeli chodzi o formułę full contact. W formule K1 nie jest jeszcze na tyle doświadczony, ale jak widać tutaj radzi sobie dobrze. Zresztą tutaj Sawonik, który w Polsce wygrał Max Ligę, deklaruje, że był wielokrotnym mistrzem Muay Thai na Ukrainie. Oj, będzie liczenie, trafił tam Sawonika, więc wyszykuje się na mała sensacja. No zobaczymy, czy Damian Walloszczyk wróci po tym knockdownie. Jest jeszcze trochę czasu, jest kolano przez gardę. No zabarykadował się w tej gardzie podwójnej, teraz dobry prawy w wykonaniu Walloszczyka, jest mocny low, latające kolano po przeskoku, no i znowu zablokowany, no i chyba będzie drugie liczenie, tak. Wracamy jeszcze ostatnie sekundy pierwszej rundy, tutaj walka kończy nam się, gdy mamy trzy liczenia w pojedynku, a więc no, w pierwszej rundzie fenomenalna przewaga Maksyma Sawonika. Wolna runda druga.
I rozpoczynamy. Runda druga. Maksym Sawonik. Świetny występ w rundzie pierwszej. No i zobaczymy, czy obudził w końcu Damiana Walostrzyka, który dwukrotnie był liczony w pierwszej odsłonie. Przez dół próbuje gdzieś otwierać rywala teraz Sawonik. Jest jeszcze próba obrotówki w wykonaniu zawodnika z Ukrainy. Znowu rusza do przodu, ale nie daje się tym razem Walostrzyk zamknąć bez inteligentnej obrony. Próbuje jeszcze gdzieś atakować zawodnik Kickboxing Club poprawa, ale no jak na razie spokojnie. Znów, może za często daje się zamykać na linach Fighter Kickboxing Club. Ponieważ cały czas odwrócony plecami, to jest środek ringu w pełni kontrolowany przez Maksyma Sawonika. Znów pod linami zawodnik Kickboxing Club. Jest obrotówka, noc pokazuje cały repertuar. No chyba sędzia zaraz wkroczy po raz trzeci, tak jest. Trzecie liczenie za nami, no trzy liczenia w jednej rundzie, cztery w całej walce kończą nam pojedynek, a więc zobaczmy, jeszcze mamy tutaj końcóweczka rundy drugiej. No krzyczy tam narożnik Ukraińca, śmiało, przyciśnij, ale Sawonik tutaj spokojnie, nie daje się w żaden sposób podpuścić. Runda trzecia, ostatnia. I rozpoczynamy trzecią, ostatnią rundę. Maksym Sawonik, narożnik niebieski. Jego rywalem Damian Walostrzyk, reprezentant miejscowego Kickboxing Club Poprawa, dla którego ta walka, no można powiedzieć, że kompletnie się nie układa, chociaż teraz publiczność zaczęła dopingować swojego zawodnika. Zobaczmy, jak ta minuta przerwy wpłynie na Walostrzyka, czy on będzie miał w końcu jakiś pomysł na to, żeby zagrozić Ukraińcowi. Widać, że naprawdę potrafi kopać. Te opowieści o tych medalach na Ukrainie, tytułach mistrzowskich Muay Thai nie były w żaden sposób przesadzone. Teraz dobry middle w wykonaniu Walostrzyka. I odpowiada tym samym middlem Sawonik. No widać tutaj taki większy luz. Teraz finishal nam na chwilę pokazał Maksymy Sawonik, wcześniej wyprowadzając prawy krzyżowy. No i po raz kolejny zamknięty w narożniku Walostrzyk. Tak, będzie czwarte liczenie, więc to już jest po herbacie. Maksymy Sawonik zwycięża w trzeciej rundzie przez TKO. Zapraszamy do ringu partnera tego pojedynku, pana Rafała Stasiaka z firmy ElectroRaf, którego już za moment poprosimy o wręczenie pamiątkowych medali i upominków obu zawodnikom. Zapraszamy pana Rafała Stasiaka z ElectroRaf. Zapraszamy, tak.
Panie i panowie, sędzia Tomasz Stroka przerwał to starcie w trzeciej rundzie pojedynku. Pojedynku, którego zwycięzcą przez nokaut techniczny zostaje Maksym Sawonik! Pamiątkowe statuetki, medale i upominki obu zawodnikom wręcza partner tego pojedynku, pan Rafał Stasiak z Elektro RAF.